Witajcie w kolejnym odcinku. Zaczęliśmy nowy tydzień. Jedziemy się właśnie zatankować. Mam niecałą ćwiartkę. Się zatankować, potem pomykamy do Gdańska ładować jakieś płyty wodoodporne. Nie wiem, zobaczymy co to jest. W każdym razie 20 płyt, także nie jest to dużo. No i z tym będziemy jechać do Sopotu. No a teraz jedziemy zalać kotła. Będziemy pomykać. To wam pokażę jak wygląda remont estakady Kwiatkowskiego w Gdyni. Jest masakra. Teraz to jeszcze tam palpikuś w górze. Ale o godzinie rano, jak jadę do pracy i o 15, jak wracają z pracy, no to jest taki kongo w mieście, że się w pale nie mieści. Mamy kwiecień, 17. Remont ma trwać do 10 września. Także tak to wygląda, nie? No korki są mega. Teraz już nawet wprowadzili takie coś, żeby mieszkańcom trochę ulżyć, że samochody z portu między 15 a 17 mają powyżej, pojazdy powyżej 10 ton mają zakaz wjazdu na estakadę. Od 15 do 17. No ale są puszczane tam przez elektrociepłownię, przez północną. Przez przejazd kolejowy przejeżdżają. No i pewnie od strony Chyloni wjeżdżają na obwodnicę. No ale mówię, no. Jest to straszne. No ale co zrobić? I to wszędzie. Zjazdówka na Wisińskiego. Zjazdówka ze stakady też się korkuje. No jest masakra. Potem wam pokażę jak to wygląda na dole. Już na dole. I tu macie właśnie, przez to jest to cały korek. Tamta lewa jezdnia w ogóle nie jedzie, bo tam robotnicy robią. Tu z lewo skrętu jest robiony pas w przeciwnym kierunku. No i jeden jest na wprost, jeden jest prawo skręt. A tam właśnie robią sobie remont. A my tu pakujemy się na estakadę, bo musimy na obwodnicę wjechać. No i była tragedia, o tej godzinie to akurat wszystko idzie sprawnie w miarę. Ci co mieli do pracy pojechać, to pojechali, więc... Więc nie jest źle. No a my tu zaraz wbijamy się do estakady Kwiatkowskiego i... Gdy jak tam estakada Kwiatkowskiego na obwodnicy? I lecimy na obwodnicę. No zaraz telefon padnie. Musimy podłączyć do ładowania trochę. No ten tu zdycha. Przypierdzieli w te barierki od służb drogowych. Tą barierkę, ten sygnalizator świetlny, gdzie jest ten znak, taki skręt, że zjechać na ten pas lub na ten pas. To skasowany totalnie, nie? Nic z niego nie zostało. Mamy godzinę 15:20, zobaczcie co się dzieje. Idziemy sobie Wiśniewskiego do estakady. Teraz jakby trochę drgnęło. No przed chwilą dostaliśmy cały czas, kurde, bez żadnego ruchu. Teraz poszło trochę. To właśnie są te remonty nasze.
wjeżdżamy na estakadę Kwiatkowskiego od strony Wiśniewskiego. No i taki oto mamy tu koreczek za to. Jest 15:21. Ludzie z pracy wyszli, no i się korkuje wszystko. Ale mamy jeszcze 40 minut do fajrantu, także myślę, że no hutnicza pewnie też będzie zakorkowana jak co dzień. No ale myślę, że to tam przez 40 minut to jesteśmy w stanie to zrobić. No i tak to tu. O. Tam na dole wszystko stoi. Góra cała stoi. Jedno jest szczęście, że jeszcze no rano na przykład, to tu od tej strony, jak się patrzy tam od Stanley Line, o, od tamtej strony to tu wszystko zawsze stoi. No a dzisiaj, teraz nie ma korka. No bo teraz wszyscy w odwrotną stronę, teraz mogę się założyć, że od obwodnicy jadąc, czyli z tamtego kierunku, ci co jadą od obwodnicy ze stakady, no to na pewno tam stałem w korku. No to nie ma dupy. Bo teraz cały Gdańsk wraca do Gdyni. No jeszcze może tak nie ma tam, ale za pół godziny cały Gdańsk wraca do Gdyni, powiedzmy, ci co mieszkają, a tam pracują. No i się zacznie mój. No tak to tam wygląda. No, my już jesteśmy na górze tego ślimaka, też tam staliśmy. Też tam jechaliśmy. Też autka stoją, także tak to wygląda. No ale mamy już piątek, także weekend za pasem, więc można jeszcze pojechać do domku na obiadek i wolne. Kurde, nie wiem co z tym telefonem. Raz łapie ostrość. Raz nie łapie. Tu na motorku. Tak i dojedzie. No dobra. Lecimy dalej. Droga jednokierunkowa. O, przedstawiciel handlowy. Takich to kurwa mamy przedstawiciela. Faja w gębie i jedzie. Ale jest dzwona. Jest. Rozwalone co się zagapił. Nie wyhamował. No cóż, bywa i tak. Stoimy sobie na takim jakby placu, no nie no, na drodze, ale gdzie można zawrócić sobie. No i czekamy na ładunek. Tak niedługo będziemy pewnie podjeżdżać. Chcę wam pokazać jakiś syf. Tak kierowcy kurde dbają. O, tu jakieś woreczki, buteleczki. Jakby kurde, o, ja tu mam takie miejsce, proszę. Gdzie kładę wszystkie śmieci, potem jak już się zapewniło, to idę i wyrzucam, a nie. Biorą i rzucają. Kurde. Masakra. No, co zrobisz? Kulturę się wynosi z domu. Mamy czwartek, już jeszcze jutro i weekend. Dobra, czekamy dalej. No siemano. Stoimy sobie w korku właśnie.
Gdzieś się wysypało coś na obwodnicy Trójmiasta. Na zjeździe na Chwaźno. My tak się człapiemy od zjazdu na Chwaszczyno. No ale... Co zrobić? Już niby sprzątają? Już niby sprzątają, także... Może okno zamknę. Także zaraz niby ma to wszystko ruszyć się. No ale koreczek jest spory. Mamy 15:14. No jak widzicie już te kontrolki, co mi się świeciły, tam od hamulców się, od klocków hamulcowych się świeciła i od spalonej żarówki. To już wziąłem, powymieniałem wszystko. Także na razie żadnych błędów nie ma. No i tak się człapiemy, mamy. No, na radiu to już mówię, że... Tylko pewnie każdy się musi przyjrzeć, zatrzymać zdjęcia zrobić. Na radyjku mówią, że już wszystko... Tam to paro przywaliło w tył. Na radyjku mówią, że już sprzątnęli. Zaraz wszystko ruszy. Także polecimy. A dzisiaj mamy poniedziałek, 30 kwietnia. Także jeszcze... Jeszcze jutro najprawdopodobniej majóweczka. Kurde, ta ostrość mnie tutaj męczy. A witamino? No chyba, że będą kazali jeszcze w czwartek przyjść jakieś pilne wyjazdy. Jak będą, no to będzie trzeba przyjść, ale... Najprawdopodobniej będzie wolny, także fajnie. Jeden dzień urlopu, a 5 dni wolnego będziemy mieli, także... Tak to można pracować. No już tam widać... Oddali. Puścili, tam jest już spokojnie już. Teraz tylko czeka, że się rozgaduje. No, w oddali już widać, że... Że już jest spokój. No, popadało dzisiaj troszkę, to przed chwilą teraz to przestało, już się asfalt osuszył. Ale popadało dzisiaj, no i takie są tego skutki. Troszkę popada, wiadomo, pierwszy deszcz jest najgorszy, bo... Najbardziej ślisko wtedy. No ale nic, dobra. No tutaj widzimy posypane. Miśkowiec jeszcze stoi. Także no, Subaru w dupkę wjechało dużemu. Jakiś zboczeniec. No, ale chyba się zapalił, bo widać było. Byście nie widzieli, bo to w lusterku widać. Miał no. Maskę podniesioną i posypaną, no widać proszek od gaśnicy było widać, także musiał się przyjarać. No dobra, lecimy dalej, bo ktoś tu mi dzwoni. Teraz kolejny, dzisiaj mamy wtorek, 31 kwietnia. Terminarz napięty jak baranie jaja. Jak planteka na żuku. Bo musimy dzisiaj wszystko obrobić, żeby czwartek był wolny. Jak dzisiaj wszystko uda się dowieźć, zaopatrzyć, to w czwartek nie będziemy musieli przychodzić do pracy, no i w ten oto sposób będziemy mieli długi weekend majowy. No a jak nie zdążymy dzisiaj, no to klops, dupa blada. Będzie trzeba iść. No ale jest 13. Teraz jedziemy... No już jesteśmy tam w czterech hurtowniach załadowani. Teraz jedziemy się doładować w ostatnim punkcie i no i będziemy pomykać na budowę, tam będziemy to zrzucać. Jak nic się nie stanie, to kurde, będzie długi weekend. Także może się to uda. Miejmy nadzieję.
Mamy 3 godziny. Więc chyba raczej na pewno się uda. No zobaczymy. No teraz jesteśmy już na nowej, bo na niedawno oddanej przed euro do użytku drodze na lotnisko w Gdańsku. Tu nawet jeszcze na asfalcie, nie wiem czy to będzie widać. O, bus UEFA. O, teraz będzie, patrzcie. Pach. O, i znowu. Pach. Bus UEFA. Tutaj tędy mieli zrobiony bus pas. Dla tych wszystkich kurze szyszek, które przylatywały do Gdańska na mecze Euro 2012. Bo tam w oddali, nie wiem czy będzie widać, tam za billboardem widać tą kulę taką. O, ostrość traci. Za billboardem tam, nie wiem, może jeszcze będzie widać, ale my tu zaraz będziemy gdzieś skręcać chyba, z tego co ja kojarzę. No to tam lotnisko właśnie jest. Nie, nic nie leci, tak bym wam sfotografował. Ale nic nie ma. No, a my tutaj właśnie, o, port lotniczy. No łap tą ostrość, co za kurde. O, port lotniczy, tego nie widać. A my tu na rondzie, no na port jest prosto. My tu na rondzie będziemy śmigać w lewo. To jest stara droga na lotnisko, która prowadziła, ale o, tu jest wieża kontroli lotów. O, tu macie wieżę. A my tutaj do firmy jedziemy. O, a tu jest stara droga na lotnisko właśnie. Tak to wygląda. Dobra, tu sobie gdzieś przycupniemy. Także tutaj będzie ostatni doładunek, no i zobaczymy jak to szybko pójdzie. Dobra, idę po papiery. No, zajebiście wszystko poszło. Chyba, nie wiem, 6 minut? No 10 niech będzie z papierami i z doładunkiem. Fakt, że mieliśmy tylko 8 płyt do doładowania, więc to szybko poszło. No ale widzicie, już tu duży przyjechał. Nie wiadomo, czy by nas przed dużym obsłużyli. No ale dobra, 13:15, więc jeszcze raz. Jeszcze jeden rzut oka. O, na wieżę lotniska. Tak, nic nie leci, niebo czyste. Od samolotów nic nie ma. Dobra. Nie ma co czekać. Trzeba lecieć. No, teraz będziemy sobie tutaj tą Słowackiego nową lecieć. O, kierunek Szczecin. Kierunek Szczecin, Warszawa do obwodnicy i my będziemy na obwodnicę kierunek Szczecin obierać. A potem sobie zjedziemy sobie na Oliwę i Czyżewskiego sobie skoczymy do Sopotu. W Sopocie tam no, ekipa zwarta, gotowa, więc miejmy nadzieję, że to fajnie szybko pójdzie. Tu chcę wjechać, ale miejsce mu zrobiłem, ale coś nie wjechał. No tu widać, że nie wiem, czy co oni tu będą robić. Ale proszę. Drzewa powycinane, tylko korzenie zostały. Łapisz tą ostrość. Ja nie wiem, co to jest za sprzęt. Tu wszystko wykarczowane.
No widać, że tam w głąb jakieś maszyny budowlane dalej karczują, nie wiem. Nie słyszałem, co tu mają budować. Ale coś ma być. Kurde, jeszcze czerwone. Pizdu. No tu drewno leży sobie. Tak to wygląda. Już widać przed nami matarnię. Zaraz będziemy sobie na obwodnicę wskakiwać. Wcześniej trzeba zjechać, bo ja mi to irytuje. Za przeproszeniem. Widzą tablicę z kilometra. Nie, trzeba się wpierdzielić przed nosem. Inaczej nie można jechać. No i dobra. Wjeżdżamy na obwodnicę Trójmiasta. Lecimy. No dobra, już rozładowani. Sprawnie nawet poszło, mamy pół do trzeciej. No ale widzicie, już co się dzieje. O proszę. W pół do trzeciej. A korek jak stąd do Nashville. Także sobie stoimy. Zaraz tu pojedziemy na taki objeździk. Sensu tu stać. No ale to już ta godzina. Niby długi weekend już niektórzy wzięli, ale nie widać. No i dobra, ostatnia prosta. I wjeżdżamy na bazę. A to jeszcze za toru. Kurde, z Sopotu jedziemy chyba godzinę ponad. Takie korki. Niby majówka już częściowo się zaczęła. Masakra! No ale cóż, już jeżdżamy na bazę. Także życzę wam, jeżeli będzie pogoda, smacznego grilla, zimnego piwka i dobrej pogody przede wszystkim. Także ja już powoli kończę. Może coś tą majówkę, już chyba tam troszkę materiału zebrałem. Więc może coś tą majówkę skręcę, to wszystko do kupy. Może coś tam wrzucę. No nic, ja już tu zjeżdżam zaraz, także wszystkiego dobrego, do następnego.